Siemka, dziś pogadamy sobie o pierwszym majorze w CS2, który odbędzie się 17 marca i będzie organizowany przez PGL. Rozważymy, czy Valve pokusi się o jakieś zmiany względem turniejów organizowanych w CSGO, no i przede wszystkim, co major w Kopenhadze przyniesie dla marketu. Zachęcam do zostawienia suba i lecimy. A na skin z Monkey kupisz i wymienisz swoje skiny, strona nie wlicza cen naklejek oraz floatów do wartości skina, więc można snajpić fajne rzeczy, no też przy tych obecnych spadkach, no to jest ciekawy moment, jak chcieliście jakiegoś skinka do pogrania, no to teraz kupić z kodem Refikos plus 35% więcej do wpłaty, zapraszam. Przed samym jeszcze majorem odbędą się RMR-y. Zaczną się one 14 lutego, drużyny z różnych regionów będą walczyć między sobą z Europy, Azji i Ameryk, łącznie zostanie wyłonione 24 drużyny, które staną w szranki na majorze. RMR-y warto śledzić. Drużyny, które mają swoje naklejki na wcześniejszych wydarzeniach, no i nie dostaną się na majora, mogą bardzo fajnie pikować w górę. Na przykład jakiś piękny scenariusz, wybaczcie fani drużyny, w którym Cloud9 by się nie dostało, no to wtedy ceny tych naklejek poszłyby bardzo wysoko do nieba. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że zostaniemy przy starym systemie. To znaczy 7 kapsuł, z czego 3 kapsuły drużynowe, legendy, kandydaci i pretendenci. To, w których kapsułkach będą dane drużyny, zależeć będzie od tego, jak poradzą sobie właśnie w tych RMR-ach. 3 kapsuły autografów i 1 kapsuła mistrzów. Dla Valve jest to opłacalny system, no i jest też jakaś szansa, że dodadzą jakieś inne nowe rzeczy do kupienia, no albo coś tam pomajstrują jeszcze. No i teraz to, co w Kopenhadze jest najważniejsze i to, co zdefiniuje dużą część inwestycji, mianowicie jakie naklejki dostaniemy. Tutaj wyróżniłbym 4 scenariusze. W pierwszym naklejki są z tłem i większości community się nie podobają. W takim wypadku Antwerp, Sztokholm i Paryż zaliczyłyby bardzo fajne wzrosty. Paradoksalnie sama inwestycja w te naklejki z Kopenhagi mogłaby się okazać ciekawa. Rio pokazało, że czasem gorzej prezentujące się, ale niedocenione rzeczy mogą zrobić fajny performance. Drugi scenariusz zakłada, że naklejki będą bez tła i będą podobać się większości ludzi. To spowodowałoby spadki na wyżej wymienionych eventach bez tła, no czyli Antwerp, Sztokholm, Paryż. Być może Rio zaliczyłoby wzrosty z tego faktu, no że byłoby dość unikalne pośród tych nowszych eventów. Wtedy dla samego inwestowania w Kopenhagę mogłoby być podobnie jak z Paryżem. Natomiast tutaj bardzo duże znaczenie odgrywałby popyt. Trzeci scenariusz to naklejki z tłem, ale zrobione w fajny sposób, co mogłoby pozwolić wyróżnić się eventowi. 4 to naklejki bez tła, ale gorsze od Paryża. Niestety mam złe przeczucia i wydaje mi się, że Valve zechce fajnie skapitalizować ten pierwszy major w CS2. Na pewno naklejki bez tła pokazały, że bardzo dobrze się sprzedają. Pytanie tylko, czy wtedy rynek trochę się nie zbuntuje i inwestorzy nie będą chcieli inwestować w kolejny tego typu event. Jeszcze trochę o samym majorze. Po rozgrywkach i wyłonieniu zwycięzcy do gierki wejdzie kapsuła mistrzów. Potem zostanie ogłoszona przecena na kapsułki, jest to minus 75%. I tu jest kolejne pytanie, ile potrwa? Ta na Paryżu trwała ponad 100 dni. Valve ma tendencję do przedłużania z majora na major tych promek. No co nie jest dobre dla inwestycji w dany major. Dziś było kilka informacji i rozważań. Do Kopenhagi zostało jeszcze dużo czasu. Subujcie kanał, bo na pewno im bliżej, tym będziemy więcej gadać. Czy to o RMR-ach, czy samym majorze. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa.